kochanie. Czego się napijesz? Kakao? Nie, dzięki, sok wystarczy. Powinnaś wypić coś ciepłego. To ja wolę zimne. A Jurek jeszcze śpi? No chyba tak. W każdym razie jak byłam przed chwilą u niego, to jeszcze spał. Wiesz, jest osłabiony. Ciesiu? Tak, kochanie. A ty naprawdę nie chcesz, żeby on tu dłużej mieszkał? Nie bardzo rozumiem, dlaczego pytasz? No bo od razu widać, że najchętniej by został, tylko mógłby mu powiedzieć. No ale jakbyś ty mu to ciociu zaproponowała, to na pewno by się zgodził. Kochanie, to nie są sprawy do roztrząsania przy śniadaniu. I w ogóle dotyczą tylko mnie i Jerzego. Sorry, to po prostu mój brat. No i tak sobie pomyślałam, że mógłby zająć pokój na dole. Nie musiałby od razu mieszkać z tobą. No to on powiedział, że się wyprowadza. Bo i tam gada tak na pokaz i tyle. Przecież ja go nie wyrzucam. Ta wyprowadzka to jego inicjatywa. No ale gdybyś to dzieciu chciała, to na pewno by został. Kamilko, to naprawdę nie jest twój problem. No mój brat, to chyba problem też mój. No Michał, to też nic nie powiesz, no przecież chodzi o twojego ojca. Przepraszam. Michał, powiedziałam o coś. Słuchaj, daj mi spokój. Spieszę się do pracy, a ty jak będziesz tyle kłapała buzią, to cię nie zabiorę, bo zaraz muszę wychodzić. Dziękuję. Dziękuję.